Woli, bo mówimy o tym, że tak, Marcin P., człowiek z życiorysem no, kryminalnym, prowadzi firmę, która jest bardzo, budzi wiele wątpliwości. Muszą o tym wiedzieć służby, musi wiedzieć o tym ABW. Z tego, co mówi pan Belka, wiemy, że wszyscy o wszystkim wiedzieli, a mimo to poważne instytucje państwa rozważają to, żeby korzystać z jej usług. Komenda Główna Policji, która też powinna bardziej przyglądać się i dbać o bezpieczeństwo państwa i sprawdzać, Komenda czy się Policji, to ona się przygląda, przewożenie tą, jak ma, wiesz, ten firmy, czy jej dzielnicowy pogrzeb. On się nie może omówić, bo on ma pogrzeb, no to więc... Tak, samo to, że ona o tym mówi, to dziwne. No na grenadierów, czy czuł nad sobą, on się umawia, nad swoją firmą, nad firmą Amber Gold i nad liniami lotniczymi. Afera reprywatyzacyjna, weszli do mieszkania, zamki wymienili i trzeba przesłuchać się raz światu, a on nie może, bo on na pogrzeb jest. Jest to to chodzi. Czy było to zaniechanie, lekceważenie, jakaś gra, czy może skrajne ucieleśnienie doktryny liberalnej? Jak to traktować? Za dużo jest tych tutaj przeoczeń, żeby można było mówić, że to takie jakieś zaniedbanie, bo jeżeli jego spółka nie płaci, czy jego inne spółki, różne spółki nie płacą podatków, nie płacą ZUS-u i nic się nie dzieje i trwa to miesiącami czy latami, no to nie ma w procedurach polskiego państwa takiej bezkarności wobec jakiegoś tam zwykłego, przeciętnego przedsiębiorcy małego, czy nawet większego, i wiedzą to wszyscy, którzy prowadzą firmy. Urząd Skarbowy jest absolutnie bezlitosny. Tutaj dowiadujemy się, że te kontrole skarbówki były prowadzone no, przy kawie i ciasteczkach i to raczej w przyjaznej atmosferze. Co więcej, działania prokuratorskie też były tak prowadzone. Pamiętamy panią Kijanko, pamiętamy, co mówiła policjantka zaangażowana w śledztwo, która chciała no, zgodnie ze sztuką podejmować działania śledcze. Wręcz pani Kijanko ją wyśmiewała, tak zeznała przed komisją ta policjantka. Co więcej, ABW nie zabezpieczyła w żaden sposób dowodów. Dzisiaj dowiadujemy się, że zginęło wiele ważnych dowodów, nagrań, na przykład nagranie z wizyty prezydenta Adamowicza w Amber Gold, co z kolei tutaj otwiera nam jeszcze jedną komnatę tajemnic, bo podczas zeznań przed komisją prezydent Adamowicz mówił, że nie ma nic wspólnego z Marcinem P., właściwie go nie zna, nic ich nie łączy, a dzisiaj dowiadujemy się od Marcina P., że to kłamstwo, ponieważ panów łączyły kontakty biznesowe polegające na tym, że w zamian za działkę, za obietnicę działki Marcin P. aktywnie wspierał i hojnie inwestycje czy tam przedsięwzięcia miasta. To, oczywiście to jest też tak, że Marcin P. mówi to, co sam chce i jest doskonałym manipulatorem. Widzieliśmy dzisiaj, że robił z siebie ofiarę i właściwie to on pokazywał się jako ktoś, kto jest najbardziej pokrzywdzony w całej sprawie. Ale nie są ludzie, bo oni nie czytali umów po prostu, a prawnicy i byli pazerni. No właśnie, ewentualnych skutkach. Uprzedziła pani moje ostatnie pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o to, jak czytać, czy jak słuchać tego, co mówi Marcin P., człowiek, który w przeszłości nieraz mijał się z prawdą, człowiek, który najwyraźniej na dno nie chciałby pójść sam. Myślę, że oprócz tego, co Marcin P. mówi, trzeba bardzo uważnie słuchać tego, o czym milczy. Dlatego, że to jest takie mamy dwa bieguny. W jednych sprawach mówi bardzo wylewnie, opowiada ze szczegółami różnego rodzaju zdarzenia. Na inne pytania nie odpowiada wcale. To nam mówi bardzo wiele. Poza tym myślę, że należy przy przyglądaniu się tej komisji przyjąć taką strategię wsłuchiwania się także w pytania. One bardzo wiele znaczą. Nawet jeśli świadek na nie nie odpowiada, to już z samych pytań wiele wiemy. One są bardzo precyzyjne u większości członków komisji i rzeczywiście wynikają z ogromnej wiedzy. No Marcin P. dzisiaj prawdopodobnie on też daje takie sygnały, że nie będzie do końca milczeć w niektórych sprawach i to są sygnały dla tych, którzy mają je złapać. Po drugie, jest w niektórych sprawach stanowczo milczący i to pokazuje na przykład, że o wątkach niemieckich kompletnie nie chce mówić, zasłania się tutaj toczącym się postępowaniem. No, myślę, że należy słuchać się i bardzo podrążyć te obszary,
na które nie udziela odpowiedzi. Czyli słuchajmy tego, co mówi Marcin P., a jeszcze wyraźniej słuchajmy tego, o czym mówić nie chce i tematów, na jakie milczy. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my zmieniamy temat. Będą zmiany w składzie osobowym rządu. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Przy telefonie Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani redaktor, to słowo rekonstrukcja pojawia się w odniesieniu do rządu premier Beaty Szydło właściwie od pierwszych dni tego rządu. Czy tym razem rekonstrukcja jest już nieodwołalna? No myślę, że pani też powiedziała o tym pani premier. Wcześniej, kilka tygodni temu wspomniał o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, więc wydaje mi się, że do rekonstrukcji dojdzie. Pan mówi, że od dłuższego czasu w ogóle jest mowa o rekonstrukcji, ale przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy taką małą rekonstrukcję. Odszedł z rządu minister Jackiewicz, minister skarbu, jego resort został podzielony na inne. Były też takie drobne zmiany na stanowiskach wiceministrów, więc tam jakieś zmiany. Odszedł przecież minister finansów, prawda, pierwszy minister finansów z rządu Beaty Szydło i te jego kompetencje też zostały przeniesione do ministra infrastruktury, bo on też dostał trochę kompetencji z Ministerstwa Skarbu, więc te zmiany już wcześniej były. One odpowiadały na jakieś tam zapotrzebowania rządu. No a teraz kroi się jakaś taka większa rekonstrukcja, to znaczy większe zmiany. To przynajmniej tak wynika z rozmaitych spekulacji, że no, te klocki mogą być bardzo solidnie poprzestawiane. Są nawet spekulacje, które dotyczą stanowiska premiera. Te spekulacje dziś premier Beata Szydło jednoznacznie przecięła. Czy to oznacza, że ten temat zniknie? Myślę, że dopóki nie dojdzie do tej rekonstrukcji, to cały czas spekulacje będą się toczyły. Czy pani premier odejdzie ze stanowiska, czy zostanie zastąpiona przez Jarosława Kaczyńskiego, bo to o nim mówimy, prawda? Te pogłoski o tym, że Beata Szydło może odejść ze stanowiska szefowej rządu, to też już od pewnego czasu istnieją w przestrzeni publicznej. Ci, którzy widzieliby taką konieczność, no bo jestem przekonana, że część PiSu po prostu uważa, że tak być powinno. Więc ci, którzy widzieliby taką konieczność, lansują taką tezę, że jest to bardzo niedobre, że ostateczną instancją do wszelkich spraw, do wszelkich decyzji również rządowych jest Jarosław Kaczyński i jeżeli pani premier oczywiście o czymś się dowiaduje jako pierwsza, to i tak ostateczną decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński, więc to jakby wydłuża w pewnym sensie proces decyzyjny. No ale nie wydaje mi się, żeby to był akurat ten przesądzający argument. Bez wątpienia jest tak, że pani premier Szydło daje sobie dobrze radę, przynajmniej tak wynika z sondaży. Ludzie dobrze oceniają jej rząd, ją samą, bo jest druga w rankingu zaufania. No i poparcie dla PiSu rośnie, prawda? Po 2 latach sprawowania władzy tutaj nie mieliśmy, nie tylko nie mieliśmy spadku takiego, ale wręcz mamy w tej chwili wzrost w stosunku do notowań z okresu wyborów. A więc można powiedzieć, że rząd jest dobrze oceniany i nie ma powodu, żeby wymieniać premiera. Każda zmiana, szczególnie na stanowisku premiera, to jest okres jakiegoś tam chaosu, niepokoju pewnego. Rynki źle na to reagują, bo nie lubią, jak są takie zmiany polityczne. Więc tutaj jest wiele czynników, które przemawia przeciwko zmianie. Ale jeżeli prezes Kaczyński dojdzie do wniosku, że będzie lepszym premierem, to myślę, że nic go nie powstrzyma. Chociaż wytłumaczenie tej decyzji byłoby trudne, bo jak wyjaśnić, że dochodzi do zmiany na stanowisku w przypadku polityka, który po prezydencie cieszy się największym zaufaniem zgodnie z sondażami. No ale to jest temat, który zapewne jeszcze będzie wracał, tym bardziej, że opozycja dość chętnie wypowiada się na temat ewentualnych zmian w rządzie. W pani odczuciu te zmiany na półmetku są potrzebne? Jest paru ministrów, którzy mają problem z wizerunkiem i z opinią publiczną, a także z działalnością, bo nie tylko jest to kwestia wizerunkowa. Ci, którzy mają problem z wizerunkiem, czyli z komunikacją, z opinią publiczną, to jest na przykład minister środowiska Jan Szyszko, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ci, którzy
mają problemy realne w działaniu. To jest minister Jurgiel, który nie daje sobie rady chociażby z taką sprawą jak ten afrykański, nieszczęsny afrykański pomór świń, który negatywnie się bardzo odbija po prostu na hodowcach, którzy muszą ten obszar tego zarażenia się coraz bardziej rozszerza i to bardzo utrudnia hodowcom funkcjonowanie i rolnicy po prostu ponoszą straty z tego powodu. I są oczywiście tacy ministrowie jak pan Waszczykowski, szef MSZ-u, Witold Waszczykowski, którzy od początku mieli złą prasę, dlatego że byli rzucani na takie newralgiczne odcinki. No, on został rzucony na odcinek europejski i na samym początku, kiedy dochodziło do konfliktów między stroną polską a Unią Europejską, no on był po prostu tym takim frontmanem, tym człowiekiem, który dawał twarz rozmaitym kontrowersyjnym wypowiedziom, no i przez to miał złą prasę, więc nic dziwnego, że jest taki pomysł, żeby go zmienić. Ja myślę, że oczywiście są, a jeszcze jest jeszcze jedna kategoria ministrów, o których się mówi do wymiany, to jest pani minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska. No ona, jak rozumiem, z zupełnie innego powodu miałaby zostać wymieniona. No nie dlatego, że sobie źle radzi, tylko dlatego, że nie wiem, trzeba dać przytyczka w nosku Alicjantowi, pokazać jest jego miejsce. No nie można powiedzieć, żeby ona miała zły PR, ponieważ ona jest uważana i oceniana jako jeden z lepszych ministrów. No ale czasami tak to jest w polityce, że losy całkiem dobrego ministra jest przesądzony. No, jak pamiętamy los ministra Jackiewicza, to pani premier odwołując go mówiła, że jest odwołany dlatego, że tak świetnie wykonał swoją pracę. Chociaż ta rekonstrukcja może być zadaniem dość karkołomnym, bo wspomniała pani o względach komunikacyjnych, o względach merytorycznych, ale pozostają także jeszcze względy polityczne, wpływy w partii na przykład. No oczywiście, że tak. To wiadomo, że zawsze jest taka grupa ludzi, szczególnie w partii poza rządem, która po prostu chciałaby przewrócenia obecnego stolika i rozdania nowych kart, bo wtedy liczą na to, że sami by awansowali. To są ludzie, którzy obecnie nie są w rządzie, za to są blisko pana prezesa Kaczyńskiego i mogą mu suflować oczywiście rozmaite rozwiązania właśnie z nadziei na to, że wraz z nim, gdyby on na przykład poszedł do rządu, to wraz z nim i oni pójdą w górę. Więc to są takie zupełnie naturalne ambicje partii rządzącej, no bo skoro są stanowiska, jedni je dostali, a inni nie, no to po prostu ci inni czują się poszkodowani. A wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilkunastu dni. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Ewentualne zmiany w rządzie komentowała Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo, dobranoc. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Magazyn sportowy. Witam Państwa serdecznie w audycji sportowej w Polskim Radiu 24. Adam Malecki się kłania. A zaczynamy od lekkiej atletyki i spotkania z wyjątkowym sportowcem. Maria Andrejczyk, czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w rzucie oszczepem, rozpoczęła w Cetniewie przygotowania do kolejnego sezonu. Ten rok Polka w całości straciła z powodu kontuzji barku. Teraz, jak zapewnia, czuje się już bardzo dobrze i jest gotowa do przygotowań na pełnych obrotach. Gdzie tam coraz silniejsza, już masę mięśniową, powoli odbudowuje. Ostatnio zauważył to mój docent prowadzący Przemysław Lubietowski, który powiedział, no, pani Maju, faktycznie przypakowała pani. Bardzo się cieszę, ja się naprawdę teraz czuję dobrze fizycznie. Z barkiem już jest wszystko okej. Okay. Dzisiaj właśnie rano miałam wpuszczane jeszcze osocze do barku, żeby to fajnie zregenerować przed sezonem przygotowawczym, który zaczynam już w Cetniewie. No jestem naprawdę dobrej myśli. Jedyne, czego mi brakuje, to jeszcze rozciągnięcia, luzu, takiego charakterystycznego dla mnie luzu w barku, ale to jest naprawdę kwestia mechaniczna. Po prostu muszę zacisnąć zęby i naprawdę to rozciągać. To boli mnie, cholernie mnie boli. No, ale muszę się do tego przyłożyć, no bo musi boleć, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A ten proces przygotowawczy będzie już na pełnych obciążeniach? Wszystko będzie przebiegało tak, jakbyś była w pełni na 100% zdrowa? Tak jest, bo jestem zdrowa. Wystarczy tylko bark troszeczkę rozciągnąć i naprawdę będzie dobrze. Jestem zdrowa, jestem przygotowana do sezonu przygotowawczego. Naprawdę już jestem głodna tego ciężkiego treningu. Już z trenerem rozplanowaliśmy pierwsze obozy i naprawdę nie mogę się doczekać. Powiedz, jak patrzyłaś na tegoroczne Mistrzostwa Świata, jak patrzyłaś na wyniki przed telewizorem pewnie, to serduszko bolało? Strasznie bolało. Nie płakałam, ale no...
Bolało, było mi przykro, smutno, no, ale z drugiej strony też takie zupełnie inne, świeże spojrzenie było, a pozwoliło mi to spojrzeć z innej perspektywy na te zawody, co się dzieje. Mogłam przeanalizować swoje dawne starty i uważam, że to było też fajne doświadczenie dla mnie na przyszłe lata. Natomiast pomijając mnie, moją osobę, bardzo kibicowałam swoim koleżankom, kolegom z reprezentacji. To też jest, no, bardzo fajnie jest kibicować właśnie z telewizora, kiedy zna się tych wszystkich ludzi, kiedy ma się dobry z nimi kontakt i naprawdę szczerze się trzyma za nich kciuki. To też jest bardzo fajne uczucie. Powiedz, jakie będą te imprezy, jakie są twoje cele na ten nadchodzący sezon? Cel jest jeden, Mistrzostwa Europy w Berlinie. Impreza najważniejsza, do której będę się przygotowywała wraz z trenerem. Natomiast pomijając główną imprezę, no również będziemy celować w to, żeby wrócić do dawnej formy olimpijskiej. No trener mi powiedział parę rzeczy, które mnie bardzo zmotywowały. Na przykład? Ja nie będę tego zdradzała. Niestety nie rozmawiamy o swoich sekretach współpracy. Natomiast jestem naprawdę pozytywnie nastawiona do tego przyszłego sezonu i no przede wszystkim muszę teraz ciężko pracować, ponieważ dużo pracy jeszcze przede mną, żebym wróciła do dawnego rzucenia, więc nie ma co gadać, trzeba robić. Czas najwyższy już, żeby nikt ci tutaj o tych 2 centymetrach nie przypominał, trzeba zrobić wynik. Tak jest, no bardzo chcę, dużo planuję, wielkie rzeczy celuję, ale na początku zdrowie i powrót do tego mojego poziomu. Po raz ostatni w tym sezonie na najwyższym poziomie będą chcieli pojechać żużlowcy. Już w sobotę w Australii, w Melbourne, odbędzie się ostatnia runda Grand Prix. Największe szanse na Mistrzostwo Świata ma Jason Doyle. Prawdę na Australijczyk ma 14 punktów przewagi nad Polakiem. Komputer Polakiem. Czołowej ósemce z Polaków jest jeszcze Dewotka. Zajmuje 6 miejsce z realną szansą na medal. Biblię sobie kupię, komputer Sajbilko. Z zawodnikiem, tak, mistrzem Polski z Unią Leszno, rozmawiałem pytając o wrażenia z kończącego się powoli sezonu. No był sezon ciężki w Ekstraligi. Byli dobre mecze, byli słabe mecze, ale wszystko jest przeanalizowane i będziemy się starać, żeby na przyszły rok te problemy wyeliminować i żeby się nie powtarzali. No mówisz o problemach, a wygraliśmy. No wygraliśmy, mówię, że osobistym wyniku, tak? I to wiadomo, że w niektórych meczach może i nawet był niezadowolony moim wynikiem i po prostu trzeba było coś robić, zmieniać i ja naprawdę miałem dużo problemów ze sprzętem i z silnikami, musiałem szukać tej prędkości i teraz już powiem, że jest lepiej, ale cały czas jesteśmy na takiej fali, że szukamy jeszcze, żeby było lepiej, żeby poprawić te starty, prędkość, żeby wiedzieć, w którą stronę to wszystko robić. To musi być chyba trudne, bo to jest taka dyscyplina sportu, gdzie nie odpowiadasz tylko ty sam za siebie, a wszyscy wiedzą, jakim jesteś ogromnym talentem i jakim jesteś świetnym rajderem. To musi być ciężkie, jak nagle te klocki pod tobą nie są ułożone tak, jak trzeba i czujesz, że czegoś tam brakuje, prawda? Dla sportowca to jest trudne. Na pewno człowiek coś musi przeżyć, żeby takie chwile trudne, żeby się czegoś nauczyć więcej, żeby mieć więcej doświadczenia w moim wykonaniu, w moim sporcie. To dla mnie te chwile, ja na pewno było dużo nerwów, ale starałem się radzić tak samo i team mój radził z tymi nerwami, żeby się uspokoić i wszystko to rozsądnie rozłożyć, nie wiem, żeby to działało w dobrą stronę, a nie w złą. Cały czas mamy taką chęć, żeby było jeszcze lepiej, tak? To naprawdę spotkało mnie pierwszy sezon taki ciężki dla mnie i jak mówiłem, że to tak miało być, żeby czegoś więcej się nauczyć, czegoś więcej zrozumieć i po prostu przyjąć to na klatkę. A powiedz mi, jak to jest być zawodnikiem i uprawiać taki ekstremalny sport? Jak teraz już jesteś tatą, jest rodzina i czy tutaj się zmienia perspektywa bycia sportowcem sportu ekstremalnego? Powiem tak, że ja zawsze byłem za rodziną, a teraz, no, tym bardziej u mnie teraz ja mam syna i mam żonę i tym bardziej z tego się cieszę, bo przy takich czy dobrych, czy złych meczach przyjeżdżam do domu i wyłączam się też i spędzam czas z rodziną. Na pewno myśli gdzieś daleko w głowie są, źle śpisz czy tam coś. Najważniejsze, że ja jeżdżę i się cieszę i nawet takie chwile, które na przykład mogę stanąć na wyższy podium ze swojej drużyny z Leszna. Wygraliśmy mistrzostwo polskie, czy nawet drużynowe mistrzostwo świata. Wywalczyliśmy 3 medal takim młodym, fajnym teamem, który nawet chłopaki, niektórzy nabrali jakieś doświadczenie. Także jest czego się cieszyć, pomyśleć, żeby jeszcze było lepiej. Jesteś fajnym tatą?
to nie jest takie łatwe zadanie, żeby wychowywać dziecko, tak? Nie miałem może powiedzieć dzieciństwo, tak? Bo ja od początku już tam te jakieś gry, motory, żużle już. A on idzie w tym kierunku, czy raczej kopiecie piłkę gdzieś w ogródku? Bardziej z nim staram się grać w tą piłkę, żeby on miał taki sport, żeby on się z tego cieszył, tak? Niech on będzie może piłkarzem i będzie dobrym piłkarzem, żeby pracował nad sobą. Najważniejsze, żeby był dobrym człowiekiem, który może dać jakiś efekt dla innych. To nie jest łatwe, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoro lubisz planować, to sportowo co planujesz? Cały czas pracuję nad tym, że i najważniejsze, że mam chęć poprawić swój sportowy wynik i żeby był on bardziej stabilny, tak? Gdzie jest Sky? Jest The Limit, to miejsce, Mistrzostwo Świata? Wydaje się, że na pewno jest mój cel, jest Mistrzostwo Świata zostać i po to ja tam wróciłem, żeby zostać Mistrzem Świata. Po tym roku na pewno ja dużo punktów zgubiłem właśnie przez te problemy, ale niestety takie żużel i to przyjąłem to na klatę i po prostu zaakceptowałem ten sezon, ale widać, że nawet po mojej punktacji w Grand Prix potrzebna jest stabilizacja, tak, tego wyniku. Jestem blisko tej czołówki, ale jak masz stabilizację w życiu, po prostu dobry wynik. Sajfudinow myśli już tylko o ostatniej rundzie Grand Prix. Najlepszy junior w Polsce, Max Drabik, może już odpoczywać i kurować obolałe po sezonie kości. Srebrny medal mistrzostw Polski z Betardem Spartą Wrocław smakował szczególnie, a zabawa była przednia. Ja przez ten sezon świetnie się bawiłem, naprawdę prześwietnie, razem z chłopakami, z moim teamem, więc wielki uśmiech na twarzach u nas się pojawił, jak tylko zapytaliśmy na każdy stadion tutaj w Polsce czy na świecie, więc wracałem po dość ciężkiej kontuzji. Całym celem na ten sezon to było jechać cało i bezpiecznie aż do ostatniego meczu czy zawodu, więc to się do końca nie udało, ale cieszę się, że skończyłem rzeczywiście już ten sezon prawie, może nie w pełni, cało i zdrowo, więc chciałbym tutaj od razu z miejsca podziękować kibicom, bo wspierali mnie od samego początku do samego końca, czyli do ostatnich zawodów w sezonie, więc to doceniam jak najbardziej, bo wspierali mnie. Miałem tą kilkutygodniową kontuzję, więc bardzo na serduszku było mi ciepło, jak tylko zacząłem te wiadomości, SMS-y różnych ludzi, czy to na Facebooku, czy to w wiadomościach, więc świetne uczucie, że mam wsparcie kibiców, tym bardziej miałem osobę, która wspiera mnie zawsze w każdej sytuacji w postaci mojego taty, więc on sam wie, z czym wiąże się żużel, więc doskonale rozumie mnie w pewnych sytuacjach i to jest ważne, to się liczy. Wiem, że serce by dla mnie oddał i bardzo to doceniam, więc chciałbym też podziękować mojemu teamowi, który wykonał świetną pracę. Rozumiemy się, łącznie razem z chłopakami i zawsze każdy wyjazd do Szwecji czy na mecz w Polsce jest zabawny i pełen śmiechu, a wydaje mi się, że o to chodzi. Max, powiedz, takie indywidualne nagrody są ważne? To taki trochę dodatkowy koń mechaniczny gdzieś tam w głębi ciebie? Świetnie to ująłeś, to dokładnie, to jest taki kopniak w tyłek dla mnie i motywacja na kolejny sezon, na który już czekam z cierpliwością, ale teraz jednak skupiam się na jakichś małych wakacjach. Też ta kontuzja nie jest wyleczona w pełni, już nie była na mecz Ligi Polskiej i Pardubice, więc stwierdziliśmy, że z teamem, jak i z faderem, z doktorami i z moim fizjoterapeutą świetnie będzie po prostu pojechać te zawody i zakończyć na tym sezon. To się udało, więc naprawdę to zwycięstwo smakowało prześwietnie, a szkoda troszeczkę tej Ligi Polskiej, finału na olimpijskim, bo kibice nam zrobili już świetną atmosferę, a jednak witaliśmy to srebro z takim smutnym uśmieszkiem, choć tak i tak smakowało super i świetnie się bawiliśmy z chłopakami cały sezon w swoim gronie, super się rozumieliśmy, pracowaliśmy na to całą zimę i cały sezon, więc nic, to było po prostu takie uwiecznienie sezonu i taka wisienka na torcie. Wiesz co, wydaje mi się, że macie tak fajny skład i tak fajni ludzie się zebrali. Taki trochę jest rock and roll w tym wszystkim, jest luz. Mam wrażenie, że to jest takie fajne oblicze żużla, które wpływa też na to, jak ludzie postrzegają żużel, że nawet jeżeli było srebro, to u was nie było gwizdów. Kibice to rozumieją, że we Wrocławiu powstało coś, co jest unikalne jakby na skalę całej Polski w żużlu, na mapie żużla. Świetnie, tego może nie brakuje, a w niektórych sytuacjach i w niektórych gdzieś tam miejscach tej kultury rzeczywiście brakuje, a powinniśmy się szanować, jeśli chodzi o całokształt, czy to kibice, czy zawodnicy na torze, tym bardziej, że wykonujemy dość niebezpieczny sport, pracę, a jakieś wyzwiska kibiców, czy różne transparenty, myślę, że nie są potrzebne. Przecież powinniśmy się szanować, kibice powinni trzymać kciuki mocno za swoją drużynę, kibicować swoim ulubieńcom, więc mam nadzieję, że to będzie progresowało tylko w dobrym kierunku i w dobrą stronę i będziemy witać się na stadionach, różnych stadionach w Polsce czy na świecie z ogromnym uśmiechem i high-five'em na powitanie, więc myślę, że powinniśmy do tego zmierzać i wykreować ten żużel właśnie w ten sposób, a nie inny.
Max, jakie są twoje marzenia? Co byłoby takie maksimum w twoim życiu? Czy to byłoby Grand Prix? Nawet o tym nie myśleliśmy. Oczywiście marzę o tego typu zawodach, choć będziemy się martwić tym bardziej, jak będzie bliżej sezonu. Na tą chwilę nie mam żadnych celów, bo wydaje mi się, że jest to zupełnie bez sensu, niepotrzebnie tworzyć wokół siebie tą całą otoczkę i jakieś różne wymagania w stosunku do siebie. Powinienem się na tą chwilę bawić jazdą i robię to, więc robię to, co uwielbiam. To podejście jest najbardziej odpowiednie, to mi tłumaczył zawsze mój tata i tłumaczy do dzisiaj, więc przy tym zostaniemy, bo jakoś to normalnie i świetnie funkcjonuje. I to wszystko na dzisiaj w audycji sportowej w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Rewolucjonista czy reformator? Marcin Luther wciąż wzbudza kontrowersje nawet po upływie kilku stuleci. O tym porozmawiam z publicystami Tomaszem Terlikowskim i Pawłem Łetkowskim. Moskwa, Padry, piątek, godzina 22.15, Agnieszka Kamińska. Zapraszam. Na Podkarpaciu koło Lubaczowa. Powrócę do Itaki. Do Itaki powrócę. Ludzie używają często dwóch powiedzeń. 81 lat, kiedy wierszy, tyle ile mam lat. Poezja teraz w tym okresie trudnym, szerokim jest moim takim ratunkiem, ucieczką i pomaga mi te niedogodności w szerokim znosi. O tym będziemy rozmawiać w programie. Wszystko jest historią. Oczywiście jestem codziennym słuchaczem Radia Maryja. Wspaniałego radia. Duże komplementy dla dyżurnych braci, którzy prowadzą dyżurny radio. Oczywiście jestem zafascynowany ojcem Rydzykiem. Codziennie oglądam apel jasnogórski. Modlę się. Zresztą byłem wierzący całe życie. Miasteczko. Takie małe. Czas na lekarz bliższej informacji. Jeszcze co najmniej 6 godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 1 między Częstochową a Radomskiem. Po wypadku trasa w stronę Łodzi jest całkowicie zablokowana. Wieczorem na wysokości miejscowości Szczepocińca Rządowe zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. W wypadku jedna osoba została ranna. Policja zorganizowała objazd przez Goszczyniec do drogi krajowej 91. Powrót na drogę krajową numer 1 jest możliwy w Radomsku. Konrad K. Nożownik ze Stalowej Woli otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Zdecydowała o tym komisja penitencjarna, która nadała mu taki status z uwagi na powagę zarzutów i charakter przestępstwa, którego miał się dopuścić. Od teraz mężczyzna przebywa w specjalnej celi monitorowanej przez 24 godziny na dobę. Była Anna Czajczyk, rzeczniczka Okręgowej Służby Więziennej. Cela, w której wszystkie sprzęty, czyli łóżko, stół, taboret są na stałe przykręcone do podłoża. Osadzony taki nie może korzystać z własnej odzieży po terenie zakładu, po przeszłości w takim charakterystycznym czerwonym uniformie. Ruch takiego osadzonego po terenie jednostki ograniczony jest do minimum, odbywa się pod wzmocnionym dozorem. 27-letni Konrad K. w piątek zaatakował nożami klientów w galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna z jego ofiar, 10-letnia kobieta, w wyniku uderzeń zmarła. A to ma być, on zostało ranny. Tematycznie losowane, czy stronę pan wybierze? I przekazanie policji są o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. O jesieni, tutaj nie są o jesieni. Żarty lub mamy to najczęstsze przyczyny uzasadnionego wykorzystywania nerw nerwowych. Już wkrótce ci, którzy nadużywają tych nerwów, mogą trafić nawet za kraty lub zapłacić grzywnę w wysokości 1500 zł. Przewiduje to podpisana niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kodeksu wykroczeń. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Łódź Olga Kosmawska. Orzeczki, wiewiórka, ruda wiewiórko z życiem zawieszonym między wolnością drzew, a pięknem łazienek królewskich. Żyje w strachu pośród stóp wielkich i małych ludzi. Codziennie uczysz się zaufania, że ludzie nie tylko depczą, ale czasem orzech nadziei podadzą. Nie wierzę, że wszystko, co rude, jest fałszywe. Lekarz dodaje, że są sytuacje, gdzie każda sekunda w akcji ratowniczej jest na wagę złota. Choćby stan mogłego wytrzymania krążenia. Nie, no to trzeba artystów specjalnych. Nie tylko się tutaj tymi czeladnikami.
słowem, ale jakoś się... Co bardziej dla satysfakcji? Rola filmowa czy teatralna, panie Adamie? Ale film zostaje, prawda? Film zostaje. Międzynarodowy Port Lotniczy w Nadmorskiej Odessie informuje o ataku hakerskim. W związku z tym wystąpiły problemy z odprawą pasażerów. Według telewizji 112 cyberataki dotknęły też ukraiński resort infrastruktury. Z tego powodu nie działać ma strona internetowa ministerstwa. W czerwcu tego roku Ukraina doświadczyła zmasowanego ataku hakerskiego. Wirus o nazwie Pitya zaatakował wówczas systemy informatyczne wielu ukraińskich instytucji, m.in. banków, portów lotniczych, sieci komórkowych, kolei, ale też Ukraińskiej Rady Ministrów. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w górach, dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Rządy pieniądze. W studiu Cezary Mech, Jerzy Bielewicz i Marcin Roszkowski, panowie. Dominik Oleński wspominał o sygnalistach w swoim serwisie. Może zacznijmy od tego tematu, bo dosyć świeży i myślę, że bardzo gorący. Wczoraj minister koordynator spec-służb Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zaprezentowali założenia ustawy o jawności życia publicznego. Oto główne z tych założeń: CBA dostanie nowe uprawnienia w walce z korupcją. Bardziej niż dziś będzie mogło ją ścigać w prywatnych firmach, które przyjmą kodeksy antykorupcyjne. Za ich brak mają grozić milionowe kary od UOKiK. Zgłaszający nieprawidłowości pracownik firmy otrzyma od prokuratora status sygnalisty, który ochroni go przed zwolnieniem i szykanami. Firmy z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu ujawnią rejestry umów cywilnoprawnych. I czytam w Rzeczpospolitej takie jakby kamienie milowe w tych założeniach. Nawet 10 milionów kary dla firmy za brak kodeksu antykorupcyjnego, taki sam wzór oświadczenia majątkowego dla użytkowników i prezesów spółek, jawny rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych dostępny w internecie, jawne wydatki z kart płatniczych w instytucjach publicznych, większa ochrona dla osób, które ujawnią korupcję w miejscu pracy, 2 lata więzienia dla urzędnika za podjęcie pracy w firmie, dla której wydawał decyzję. I co panowie na to? Zapadła cisza. Nie ma wśród nas sygnalisty? Sygnalisty, tak. Bo zaraz wszyscy będziemy. Proszę, to Marcin Roszkowski. Rozumiem, że ten taki sygnalista to jest trochę z takiego amerykańskiego whistleblower. Tak. I to jest jakoś ciekawy kierunek, bo rzeczywiście dużo afer różnego rodzaju w ten sposób właśnie została ujawniona. Takim ostatnim przykładem, który chyba nie siedział w głowie rządu, to jest Snowden, który do tej pory... Snowden, ale tak zwana afera Liborowa też, tak? Tak, to więc są różne przestrzenie, więc to jakby pomysł jest jakimś ciekawym kierunkiem, natomiast szczerze to nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy prezesi wszystkich spółek kapitałowych, bo tak to przeczytałeś, tak to brzmi, tak. Składali oświadczenie majątkowe, to się skończy tym, że będą po prostu
taki zamiennik tych prezesów, a ktoś będzie rządził z tyłu, bo znam masę przedsiębiorców, którzy od tego szybko będą dyrektorzy operacyjni. Dyrektorami operacyjnymi zostaną i uciekną, bo po prostu nie akceptują tego, tej formy jakby inwigilacji już. Bo znaczy z jednej strony to jest fajne, bo rzeczywiście jest dużo przestrzeni, no nie wiem, na przykład w sektorze odpadowym i obróbki odpadów jest naprawdę bardzo dużo patologii. Też Ministerstwo Rozwoju sygnalizowało, jak dużo jest śmieci w szarej strefie i tego typu rzeczy może na przykład tutaj pomogą, jeżeli na przykład szukamy przykładów. Natomiast no, pamiętajmy, że budżet się trzyma dlatego, że są przedsiębiorcy, którzy pracują, więc nie można też tego zarżnąć biurokracją i jakimś takim paraliżem, bo to, że z tymi prezesami to już brzmiało... Zabrzmiało groźnie? Zabrzmiało groźnie. Jerzy Bielewicz, zabrzmiało groźnie? Bo ja wiem, chyba nie. Wychodzimy z czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To, co się tam działo, to przechodzi wszelkie wyobrażenia i jest sprzeczne z tym, co... Ale mówimy o prywatnych spółkach, bo tam państwowe, to proszę bardzo. Ale właśnie chciałem rozdzielić. No właśnie, ja też. Przede wszystkim ta ustawa dotyczy spółek komunalnych, spółek... A to ja nie mam żadnych problemów, natomiast jeżeli prywatni przedsiębiorcy jeszcze będą ujawniać wszystkie swoje majątki, to się... Nie wiem, czy to jest tam taki zapis, który też bardzo mi się podoba, mianowicie prywatni przedsiębiorcy często biorą udział w przetargach i jeśli rzeczywiście popełnią jakieś uchybienie w takim przetargu, czy dadzą łapówkę, no, nazywając rzeczy po imieniu, to nie będą mogli brać w takich przetargach przez następne 5 lat. Więc to dotyczy prywatnych przedsiębiorców i ja akurat ten przepis mi się podoba. Tak, znaczy tutaj jest zgoda i myślę, co do jakby kontroli spółek Skarbu Państwa, czy takich spółek, w których Skarb Państwa ma kontrolę, udziału i tak dalej, no to jest w jakiś sposób to naturalne, bo to jest element, no, nazwijmy to kontroli właścicielskiej. A tam, gdzie jest styk rzeczywiście prywatnego i publicznego, też te sytuacje są rzeczywiście do monitorowania i im więcej jest prywatnego, im więcej państwo ma zadań różnych, tym więcej takie służby jak CBA mają zadań. A ja bym pana doktora Cezarego Mechana mówił do refleksji na temat sygnalistów i tego projektu. Znaczy, wydaje się, że tutaj są dwie rzeczy. No, jedna to mówimy o tym, powiedzmy, o tych sygnalistach. Drugie to jest kwestia w jaki sposób państwo może nadzorować, czy też społeczeństwo może w jaki sposób pomagać nadzorowaniu, zresztą to w jaki sposób też jest połączone temu, że gdzieś powstają jakieś patologie. No, jednym z takich pomysłów niewątpliwie takich radykalnych jest, no, żeby była tak naprawdę, no, taka duża jawność i w tym momencie wszyscy nawzajem się będą kontrolowali. Ja powiem tak, no, jeśli chodzi o tych sygnalistów, no, to miałem takie doświadczenie, no, widać wyraźnie na te społeczeństwa. No właśnie, które... przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale dzisiaj nie bez kozery pana przedstawiłem jako byłego prezesa nadzoru emerytalnego, bo tam się pewnie takie rzeczy zdarzały. Pojawiali się tacy sygnaliści, którzy chyba wtedy jakoś nie byli pod szczególną ochroną. Znaczy, powiem troszkę inaczej, bo może nawiążę później, ale zanim powiedzmy przejdę do tego, no to ten wątek. No, to społeczeństwo, powiedzmy, skandynawskie zostało w znacznym stopniu wychowane na tym pojęciu, no, tych sygnalistów. No, sąsiad na sąsiada, jak donosił, to był jakimś tam beneficjentem. Wszyscy na siebie tam donoszą. Przyznam się szczerze, że jak mieszkałem pewien okres czasu w Norwegii, no to było naprawdę bardzo trudne, ponieważ często tak się zdarzało, że tak naprawdę, no to część się tym nie przejmowała, a część to po prostu była jednak takimi ofiarami. No ja sobie nie wyobrażam, boję się, że w polskiej sytuacji, no to nagle by się okazało, że bardzo duża część pracowników nagle stałaby się sygnalistami albo sygnalistami takimi utajonymi, a więc by nagle miał gdzieś taki sygnał, jakiś dokumencik, teczuszkę i jeśli by po prostu był
czuł jakieś zagrożenie, no to bym czy ten duch sugerował, że obudzić, no, tak? Za chwilę zostanie tym, tym sygnalistą, więc to troszkę się duch PRL-u jest nieżywy, tak, boję tak? się. Bardziej byłbym zainteresowany tym, żeby rzeczywiście no, służby odpowiednie, a więc tutaj i ministerstwo i odpowiednie służby miały wystarczające narzędzia i wydaje mi się, że obecnie mają, żeby te prześwietlać sytuację majątkową i znajdować w tym po prostu, odnajdywać tych, którzy są, którzy przeprowadzają jakieś nieuprawnione działania korupcyjne. Ja boję się, że to wszystko idzie w tym kierunku, że tak jakby służby miały za mało tych donosicieli. No i nagle stwierdziły, no, że może lepiej by było rozszerzyć grono. Rozszerzyć to grono, bo teraz to widać wszystko, że jest oparte na korupcji, na przekrętach, a my tej wiedzy nie mamy i to też nam wchodzi na to, że coraz bardziej też wydaje mi się, że powiązaniu z taką tą zmianą w systemie prawnym coraz bardziej potrzebują tych, no nawet dobrze, tych twardych dowodów. A to może na sam koniec było pytanie. Powiem w ten sposób. Raczej problem jest w tym, żeby były takie przepisy, które by nawet pozwalały tym podmiotom, które stosują niewłaściwe praktyki, zwłaszcza na rynku kapitałowym, żeby te instytucje nadzorujące były, nie były bezradne. Po pierwsze, żeby mogły mieć narzędzia, a z drugiej strony, żeby się okazywało, że jednak, żeby się okazywało, że w starciu z dużymi grupami kapitałowymi mają szansę w ogóle cokolwiek udowodnić. To tak podsumowując, są dwa ryzyka. Pierwsze, wprowadzenie protestantyzmu, bo to głównie kraje protestanckie mają takie właśnie rozbudowane systemy społeczeństwa. Kontroli społecznej. Kontroli społecznej. Ale tutaj tylko będę rozumiał. Na kursach MBA, na początku jak były, nagle się zmieniają kraje właśnie tym duchem myślenia podchodzą, te kraje postkatolickie i postprotestanckie, na początku były potężne konflikty. Na czym one polegały? Że po prostu ci Włosi, Hiszpanie, tam Portugalczycy, Latynosi to pokazywali na tamtych, którzy wstawali, podnosili rękę i mówili, że tamten to ściąga. To mówili o kapusie, no po prostu nie da się żyć. No właśnie, ale okazuje się, że można wprowadzić rozwiązania, które nagle spowodują, że tych konfliktów nie ma. No w przypadku uczelni to wprowadzono coś takiego, że można było mieć wszystkie notatki, tylko bardzo trzeba było wiedzieć, żeby w tempie egzamin skończyć. Tak no samo dobrze, jest ale, i wszędzie. Ale na miłość boską, przecież to nie idzie tak daleko. No właśnie, ale za chwilę, to, żeby podsumować, jest ryzyko protestantyzmu, a drugie skasowanie IPN-u. Ale nie zrobi ministrowi Kamińskiemu narzucanie protestantyzmu. A drugie to skasowanie IPN-u, rozumiem, bo wtedy no tak. No, ja a myślę, nie, no to może to dobry pomysł, żeby ujawnić wszystkie strony, materiały IPN-u, no to i wtedy ale trudno się nie zgodzić, ale trudno się nie zgodzić z Jerzym Bielewiczem, bo jakby te środki, które proponuje dzisiaj minister Kamiński i minister Wąsik proponują, no, wydają się, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, być adekwatne do tego, co się naprawdę działo przez te 8 lat. No nie oszukujmy się. To naprawdę była, kolokwialnie rzecz ujmując, masakra, jeśli chodzi o szczególnie o spółki Skarbu Państwa, ale również na styku tego partnerstwa publiczno-prywatnego, którego było niewiele, ale jak już było, no to wyglądało to dramatycznie źle. No ja bym poszedł szybko dalej, póki nie zostanę zagłuszony. Bardzo proszę, bardzo proszę. Jerzy Bielewicz. Bardzo, bardzo mocne stanowiska. No to nie idzie tak głęboko, to nie sięga obywateli, absolutnie. To dotyczy świata korporacyjnego, świata przedsiębiorstw państwowych, kontrolowanych przez państwo, komunalnych i właśnie styku przedsiębiorczości, prywatnych przedsiębiorstw ze światem polityki, prawda? Wydaje mi się, że to jest bardzo celne. Ja zresztą przez lata byłem szefem Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. No i nie byłbym sobą, gdybym nie był za przejrzystością, transparentnością życia publicznego. Ta ustawa zbiega się na przykład z informacją. Piotr Naimski mówi, że upubliczniona zostanie umowa między PGNiG a rosyjską stroną, umowa gazowa, ten
dzieło Pawlaka, więc ja bym był wręcz, są zapisy w tej ustawie, które mówią, że nie obowiązuje, nie będzie obowiązywało tajemnica w przypadku umów ze stroną publiczną, więc no, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z przeszłości, te zapisy tej ustawy są bardzo trafione. Pytanie, a jednocześnie, jednocześnie powiedziałbym o duchu ustawy. No przecież... Duch protestancki, jak powiedziałem. Ja wręcz czuję właśnie ten strach rodem z PRL-u, że tutaj zaraz tajna policja przyjdzie. To z kolei nie jest tak. A poza tym sygnalista Snowden, sygnalista... Więc jeżeli chodzi o umowę gazową, to jesteśmy bardzo tutaj, mam nadzieję, wszyscy się zgodzimy, że należy ją ujawnić. No ciekawe, czy nie będą nam jakieś konsekwencje prawne groziły ze strony Gazpromu. Tak, trzeba ujawnić raport NIK-u, który jest na temat negocjacji. To też apelujemy, bo na razie znamy tylko kawałki. To a propos tych dwóch kawałków, które gdzieś tam sobie leżą i bardzo mocno, jeżeli ktoś nas słucha, mamy nadzieję, że bardzo dużo słuchają, osób, tak, słuchają decydenci. Trzeba ujawnić. Pani premier słucha, trzeba ujawnić raport NIK-u i umowę gazową. Zgadzamy się z tym. A druga rzecz jest taka, że żeby już może podsumować i tak te wątpliwości rozwijaliśmy je, teraz je rozwijmy. Więc jakby nie mamy problemu z tym, że tam, gdzie jest państwo, czy tam, gdzie są publiczne pieniądze, czy spółki kontrolowane, czy zamówienia do sektora prywatnego, no to rzeczywiście ta kontrola musi być, bo inaczej ten system jest taki właśnie no, korumpujący, tak jak to tutaj wcześniej było mówiono, jak przez 8 ostatnich lat i tak dalej. Natomiast też pamiętajmy, że no, państwo polskie jest utrzymywane nie dlatego tylko, że są spółki Skarbu Państwa, ale mamy całą grupę przedsiębiorców, tak, którzy się po prostu codziennie zajmują pieczeniem chleba i nie tylko i z tego się tworzy PKB, więc jakby też nie wymyślajmy, znaczy jakby tutaj bym zaprotestował, jeżeli to jakby dotyka, nie wiem, no, oświadczeń majątkowych przedsiębiorców, którzy po prostu mają piekarnię na przykład. I Cezary Mech, króciutko. No, jeśli wracamy do tego PRL-u, to tutaj w jaki sposób tam został pan jeszcze wywołany. Zostałem przywołany, no to ja przyznam się szczerze, no nie widzę żadnych przeszkód, żeby rzeczywiście akta IPN-u po prostu umieścić w internecie. A, to też apelujemy. W internecie, bo to nawet chodzi o to, żeby była taka przestroga dla tych przyszłych, ewentualnych kolaborantów, żeby po prostu takich rzeczy nie robili. Mi się wydaje, że też nawet, mimo że to jest już po czasie, żebyśmy ale się nie doczekali by czasów, że akta sygnalistów będą publikowane w internecie, bo to też... Ja myślę, że mamy takie czasy, gdzie już istnieje opinia społeczna, wolne media, po dekoncentracji oczywiście. I każda taka sytuacja w cudzysłowie przewału gospodarczego i sygnalisty, no będzie indywidualnie oceniana. Rządy pieniądza. Wracamy do rządów pieniądza. Cezary Mech, Jerzy Bielewicz, Marcin Roszkowski w studiu. Trochę dyskutowaliśmy, a nawet długo o tych sygnalistach. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby coś dołożyć? Cezary Mech, zdaje się, wszedłem panu w słowo, postawiłem kropkę w połowie komentarza. Tak, chodziło mi o obawy, które mają przedsiębiorcy, no i zresztą wszyscy ludzie, którzy muszą jednak jawnie ukazywać publicznie, jaki mają majątek, że boją się, że mogą być ofiarami przestępstw na nich dzieciach, porwań i tak dalej, więc myślę, że te obawy by bardzo zostały zredukowane, gdybyśmy byli bardziej skuteczni jednak w walce jednak z tymi różnymi gangami, jak i też złodziejami, przestępcami. No dobrze, to w takim razie zamykamy temat sygnalistów i nowego projektu ministra koordynatora pana Mariusza Kamińskiego i ministra Wąsika. Panowie, na stronach resortu finansów opublikowano wczoraj projekt nowej ordynacji podatkowej. Jak czytamy w jego uzasadnieniu, zastąpi ona poprzednią ordynację z 1997 roku, a więc relatywnie wiekową.
I nie jest to kolejna nowelizacja, ale zupełnie nowy akt prawny, którego celem jest przebudowa ogólnego prawa podatkowego, a ja szczerze mówiąc powiem, że urzekły mnie zapisy dotyczące odbudowy relacji między klientem, petentem, a urzędnikami skarbowymi, że tam przysługuje nam prawo do tego, żebyśmy byli traktowani z szacunkiem, że będziemy mieli prawo do, no tak ogólnie, do takiego ludzkiego traktowania, że, no, że będziemy mieli to może prawo. Może będzie podejrzenie dopiero być po to uczciwym na dopiero przykład przez podatnika. Tak. O, to tak, by było przełom. Tak, no i że generalnie też powstanie taka instytucja mediatora, że jak będziemy mieli jakiś problem i się nie będziemy zgadzali z tym, mamy prawo się nie zgadzać z urzędem, będziemy mieli prawo nie zgadzać się z urzędem i wtedy i możemy, na, no, oby jak najszybciej, no, oby jak najszybciej. To brzmi fantastycznie. A, bo ta ordynacja podatkowa rzeczywiście jest... Okazuje się w niej, przepraszam, że jesteśmy ludźmi, że podatnicy są ludźmi. Niesamowite. To może ktoś konstytucję przeczytał z Ministerstwa Finansów. Możliwe, bo tam, możliwe, bo tam możliwe są takie rzeczy napisane. Ja czytałem, zanim to było modne. No dobrze. Ta ordynacja podatkowa rzeczywiście jest wiekowa, natomiast generalnie podatki w Polsce w ciągu roku, co prawda nie dla wszystkich osób, ale zmieniają się dziesiątki, jeżeli nie setki razy. I przy okazji, panie Marcinie, bo my tu mamy taki nieoficjalny Fight Club, założyliśmy. Tak jest. Kolejny apel. Obniżamy podatki, panie premierze Mateuszu Morawiecki. Prosimy o obniżenie. Upraszczamy, obniżamy. Upraszczamy, zajmujemy się VAT-em, CIT-em i robimy. Tak, bardzo prosimy, żeby obniżyć. Właśnie, fajnie, że padły nazwy. Jerzy Bielewicz. Podatku. Fajnie, pan się wpisuje do tego, zapisuje się pan do naszego klubu, czy nie? No, czy jak można się nie zapisać, to jest takie hasło, które miejmy nadzieję samo się spełni. Czekam, jak pan premier się zapisze. Ja myślę, że to zależy od tempa wzrostu PKB, od kondycji gospodarki. Rzeczywiście takie obniżenie podatków będzie miało miejsce, jeśli w takim tempie będziemy się rozwijać jak obecnie, a może i szybciej. Pan Cezary Mech? Natomiast wracając jeszcze, bo dlaczego... Ordynacji podatkowej. Ordynacji, tak, właśnie, tak. Bo to jest taka trzapa w sumie. Wydaje mi się, że dopiero jak przejdziemy do tych rozwiązań szczegółowych w poszczególnych podatkach, to będziemy wiedzieli, gdzie nasz system podatkowy idzie. A ja jako obywatel, nie specjalista od podatków, bo w tym gąszczu są specjaliści, prawda? No tak, lepiej być specjalistą w jakiejś konkretnej dziedzinie niż specjalistą w wszystkim. Ja bym mimo wszystko poczekał na komisję VAT-owską, która by pokazała mechanizmy, jak to właściwie było z tym stykiem państwa legislacji z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy zajmowali się karuzelami. Żeby to nie była instrukcja obsługi dla następnych, więc ten system trzeba trochę zmienić chyba. No ten system to już tam się chyba trochę pouszczelnia, odnoszę wrażenie, nawet bardzo. Sądzę, że tak, no ale jednak główną rolę grało w tym chyba poza wymiarem sprawiedliwości, brakiem kar i obniżeniem progu tych kar, no jednak Ministerstwo Finansów. I teraz chyba jako obywatel chciałbym, żeby ta komisja zaczęła działać i żebym był pewien, że w Ministerstwie Finansów i w Skarbówce pracują osoby, które nie miały nic do czynienia z tymi lukami podatkowymi, jak to ładnie się nazywa. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale gdyby tak oczyścić, to mogłoby się okazać, że tam niewiele osób pracuje w tych urzędach. O, to jest źle w takim razie. A to taka to moja... Prawo może wtedy złośliwość. Pięknie brzmieć, a nie zostanie czysta zrealizowane. Cezary Mech, nowej ordynacji podatkowej, bardzo proszę. No, pierwsze to jest takie, no, że komisja miała termin i to takie niepokojące jest, że takim można powiedzieć w ostatnim dniu to zrealizowała. No, należy pamiętać o tym, że to dopiero początek jest, ponieważ teraz w ogóle wszelkiego typu uzgodnienia są społeczne i też resortowe. Ja już sobie wyobrażam po prostu krzyk w Ministerstwie Finansów, jak tam zobaczyła po prostu co po niektóre zapisy. Więc a propos które na przykład? No tam jednak wydaje się, że została polepszona, patrząc z punktu widzenia no, tego podatnika, no ta relacja między tymi służbami a podatnikiem.
Przy czym, żeby była jasność, jak przeglądałem tą konstytucję, tą nową, no to zauważyłem, że tak naprawdę to prawie każda ta zmiana to jest albo aktualizująca, albo porządkowa. Tam merytorycznych... Konstytucję podatkową, czyli tak, ordynację. Tak, tą ordynację. Tak. Więc przy czym, przyznam się szczerze, zostałem tak niemile zaskoczony, ponieważ teraz jednak mówimy cały czas o tych nadużyciach podatkowych. Tutaj mój przedmówca mówił o VAT-owskich, tak? Ale przecież mamy olbrzymie pole dotyczące cen transferowych. I tam, no naprawdę tam chyba tylko w paru miejscach tylko spotkałem dotyczącej kwestii ceny rynkowej. Więc ja przyznam się szczerze, jeśli my mówimy o pewnego typu transferach, można powiedzieć, które są na szkodę kraju goszczącego, które są w dziesiątkach miliardów, no to ja tak naprawdę zauważam, że jeśli chodzi o taki pozytywny wkład, no to nie widzę jego. Możliwe, że mam takie trochę przegięcie, takie spojrzenie z punktu widzenia interesów ministra finansów, tak. Ale w tym momencie to nie widzę po prostu wkładu. To z czego wynika, że raczej komisja no, starała się scalić, inaczej troszkę napisać tą ordynację od nowa, ale takiego kluczowego elementu, na który bym spojrzał, no, patrząc powiedzmy na te problemy, które istnieją i które tak naprawdę demoralizują wszystkich, no łącznie z tymi jednak tymi instytucjami, koncernami zagranicznymi, które mają spółki w Polsce, no to przyznam się szczerze, tutaj wkładu nie widzę. Tu warto jeszcze dodać, że ta komisja oboma rękami pod... Tak, tak, tu warto dodać, że ta komisja zaczęła działać jeszcze w rządzie poprzedni Kopacz. Premier powołał i cała tak, komisja na minister Szałamacha, pierwszy minister finansów rządu PiS-u utrzymał tę komisję w takim składzie, jak ona zaczęła funkcjonować. Minister Mateusz Morawiecki, drugi minister finansów, również się utrzymał. Ta komisja zakończyła swoją pracę i oto jest ten problem. To ja może to podsumowując i tak rozbudowując. Czy mądrość etapu pierwszego jest taka, że trzeba doszczelnić ten system tam, gdzie można w ramach tego, co jest. I są te komisje i rzeczywiście te wpływy z podatków wzrosły głównie z VAT-u, jak widzimy. Natomiast system podatkowy w Polsce nie jest doskonały, nazwijmy go delikatnie, bo to, co powiedział tutaj pan Cezary bardzo słusznie o cenach transferowych, to ja się skupię się przez chwilę na podatku CIT, który jest podatkiem dobrowolnym dla bardzo dużej części podmiotów, które mają swoje spółki matki za granicą i od lat w Polsce prowadzą działalność charytatywną. I tutaj są dwa podejścia. Albo dajemy im odznaczenia za to, że prowadzą działalność charytatywną, albo za to, że płacą te podatki. Pan prezydent Komorowski uznał, że trzeba, żeby dawać i taki jeden chyba z niewielu, jedna z niewielu sieci handlowych z takim robaczkiem dostała prezes i dostał wysokie odznaczenie państwowe. Czyli jednak... A to chyba od ministra spraw zagranicznych dostał. No tak, to taki jest protokół, że ta. Prezydent nadaje, a fizycznie daje się przez ten. Więc, minister Sikorski chyba. Tak, no i zamieszali się jeszcze, ale do czego ta dygdylika prowadzi? Znaczy drugi etap, druga mądrość etapu, czy drugi etap mądrości powinien być taki, że teraz zastanawiamy się, które podatki są efektywne, a które są nieefektywne. Wiele stawek VAT-u, wysoka stawka VAT-u powoduje to, że cały czas gonimy króliczka, którego trudno złapać. Te karuzele VAT-owskie, no, przypomnijmy, no, pojawiły się w Polsce z momentem wejścia do Unii Europejskiej, no bo pojawia na granicach eksport i import jest ze stawką zerową i to jest przestrzeń do tego, żeby te karuzele powstawały, więc jakby musimy zastanowić się, gdzie i które podatki stają się nieefektywne. I iść w tym kierunku, żeby teraz zastanowić się, oczywiście to myśmy sobie tam śmiali się z tego, że może teraz podatnicy nie będą od razu przestępcami wedle Urzędu Skarbowego. Tam była taka
konstytucja dla biznesu w zeszłym roku w Rzeszowie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. I tam te właśnie takie też były, że jest domniemanie niewinności i tak dalej. Rozumiem, że te rzeczy teraz są implementowane. To bardzo dobrze, jest to przełomowe. Już Rzymianie niektóre rzeczy z tych elementów wiedzieli. Ale teraz jest taki moment. No nie wiedzieli, ale przez kilkadziesiąt lat w Polsce te rzeczy się zniknęły z przestrzeni publicznej. Jak te podatki sprawić, żeby były tańsze w obsłudze i uniemożliwić ich po prostu, żeby one były nieunikalne i nie były takie sytuacje, jak tutaj mówiliśmy o cenach transferowych i o dobrowolnych podatkach, takich jak na przykład CIT. Jerzy Wielewicz. Tylko sprostowanie. Nie sądziłem, że ja stanę kiedykolwiek w obronie Unii Europejskiej, ale... A jednak. Ale... To się zapisuje. Będziemy mieli świadectwo. Ale nie wiązałbym karuzeli VAT-owskich i eksportu VAT-owskiego z wejściem do Unii Europejskiej.